dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać dla was dość nietypowy test. To jest tak niskie, że normalnie podnóżkę przycieram. Przedmiotem badań były dwa motocykle, które poddaliśmy różnym próbom wytrzymałościowym. Oczywiście nie obyło się bez problemów, jak to u nas zawsze bywa. Idiota to przyczepił tutaj. Ja nie mogę. Była też sytuacja, w której się zgubiliśmy pośrodku niczego. Ale myślisz, że nie da rady? I pomimo, że jeden z nas prawie stracił nogę. Aha. No to kur... super. Powiem wam, te siatki. To uwierzcie, że mega się cieszę, że udało nam się dojechać do celu. Bo nie będę ukrywał, ale ten odcinek planowałem dla was już od dawna. Zresztą na moim kanale ostatnio dzieje się coraz więcej projektów realizujemy. A jak wiadomo, wszystko co dobre potrzebuje czasu, wymaga odpowiednich przygotowań. I tak samo właśnie jest w przypadku tego odcinka, do którego trzeba było wszystko sobie zaplanować, przemyśleć i przede wszystkim naładować sporo akumulatorów. Zresztą sami widzicie, że jest to całkiem duży bydlak, który waży około 20-25 kg. Na szczęście już się kończy ładować, ponieważ dzisiaj przed nim i przede mną dość długa droga, dość duża ilość kilometrów. Więc mam nadzieję, że te dwa motocykle, które dzisiaj trafiły do nowego garażu z firmy, która w Polsce zyskuje coraz większą popularność na rynku, no mam nadzieję, że one sprostają moim oczekiwaniom i że wszystko wyjdzie tak, jak sobie zaplanowałem. Także bierzemy o tego akusa, tego bydlaka i lecimy, bo już się skończył ładować, proszę bardzo. A jeden z nich, proszę państwa, to ten właśnie oto model, który teraz możecie sobie zobaczyć. Właśnie zjeżdżamy do garażu, żebym mógł wam pokazać ten drugi, nieco mniejszy motocykl. Tak, jest to drugi mniejszy motocykl, ten co stoi w garażu. I o dziwo, obydwa mieszczą mi się tutaj w windzie. No powiem wam tak, wygląda całkiem fajnie, muszę przyznać, co nie? Ale jest jeden problem, ponieważ bardzo ciężko się nimi wyjeżdża z windy, ale nie jest to najtrudniejsze zadanie. Oj, tutaj trzeba troszeczkę schować. Tak jak widzicie, mam dzisiaj do dyspozycji dwa motocykle marki Tromox. Jeden to model Ukko, który jest taką bardziej 125 i wyróżnia się mocno poprzez bardzo agresywne kształty, a drugi to Mino, czyli taka jakby 50, taki jakby skuterek, ale równie futurystyczny jak jego większy brat. A mówię 50, bo tak mniej więcej mi się wydaje, że jest to podobne mocowo i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to jakieś porównanie takie sensowne. Także ja teraz wrzucam foteczkę na Insta, gdzie to wy wybierzecie, który sprzęt wybieramy jako pierwszy na testy i lecimy. Ja robię fotkę i czekamy na wyniki. Zatem proszę państwa, rozpoczynamy teścik tego właśnie mniejszego modelu, jakim jest Tromox Mino. No i zaczynamy go w taki oto właśnie sposób, bo jest taki malutki, że mieści się wszędzie. No i zachowuje się troszeczkę jak taki właśnie pitbike. I myślę, że najlepiej właśnie jest do tego pitbike'a go porównać. Zrobiłem sobie na nim już około 40 km, zanim zacząłem się na temat jego wypowiadać, bo uważam, że tak właśnie było najlepiej. Poprzez swoje niewielkie rozmiary, no nie jest to potwór, ale jest tego bardzo duża zaleta, ponieważ możecie go schować na przykład do takiej Toyoty, dokładnie do takiej Toyoty, do Aurisa, bo właśnie próbowałem i kurde, ten motorek wchodzi normalnie do kombiaka, więc jest to bardzo fajna opcja. Na przykład już tego większego modelu, czyli Ukko, no nie wsadzicie, więc w sumie jest to podobnie troszeczkę tutaj jak z hulajnogą elektryczną. Zatem bardzo fajny tutaj i duży plusik. Zasięg tego bolidu z kolei, przełączamy na sport, o, to około podobno 100 km, nawet ponad 100 km, producent mówi. No i jako, że już przejechałem troszeczkę na tym sprzęcie, to mogę się tutaj chyba wypowiedzieć, że jest to rzeczywista liczba do osiągnięcia, bo naprawdę tutaj, mimo tego, że ten motocykl już jeździ ponad rok, bo jest to egzemplarz testowy chyba z tego, co mi wiadomo, mogę się tutaj pomylić. Jeżeli się pomylę, to w razie czego dam wam poprawną liczbę na dole ekranu, że chyba po 600 albo 800 ładowaniach nadal wydajność baterii wynosi około 80%, więc moim zdaniem jest to chyba dużo, no. To jest tak niskie, że normalnie podnóżkę przycieram. Ja pierdziu!
Ale zabaweczka fajna. Ale dobra, już, już zjeżdżamy z tego rosta. Zjara to laczka? Wow! Chwila, bo tutaj nie można hebla naciskać, bo jak naciśniecie hebel, to nie pojedzie, to takie zabezpieczenie. O, w ogóle włączyłem awaryjne. I tak samo jest właśnie z nóżką. Na nóżce jest taki, tak jakby czujnik, że też jak manetę naciśniecie, to on też nie pojedzie. Tu jest takie właśnie zabezpieczenie, także zapieramy się o podnóżki i dajemy gazu i jaramy laczka. O, patrzcie. Dobra, ale nie niszczymy tutaj kładek. Także jedziemy, proszę Państwa, po teraz pana Jakuba, któremu właśnie chcę zaprezentować ten oto motocykl i zobaczymy, jak on się na ten temat wypowie, czy mu się spodoba. Ja pierdzielę, jaka śliska droga. Kurna. O, ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Jeżeli chodzi o tryby jazdy, to są dwa, czyli ekonomii i sport. Na tym ekonomicznym możecie jechać maksymalnie do 25 na godzinę. Takie jest ograniczenie, ale da się rozpędzić szybciej gdzieś tam z górki. I na przykład dzięki temu w Holandii możecie sobie jeździć tym modelem po ścieżkach rowerowych, a w Polsce już co prawda nie, ale na sporcie osiągacie tak około 50, czasami nawet więcej kilometrów na godzinę, w zależności od wiatru i tutaj położenia, nachylenia drogi. Także uważam, że dość interesujące zastosowanie. Witam. Zamknij oczy. Zamknij oczy. Chodź, chodź, chodź. Idź, idź. W lewo, w prawo. Dobrze, odwróć się. Jeszcze raz. W prawo. Okej, okay, dobrze. Idź, idź, idź. Dobra, stań. Okej, okay, dobra. I teraz. Malutkie, co? Malutkie. That's what she said. Ale ten, jakbyś podjechał i powiedział, że to jest taki motocykl serio do tego, do ruchu miejskiego, do, wiesz, do tego. Tu byś nie uwierzył. To bym powiedział, że to jest zabawka dla dziecka. No. Ale jedzie to faktycznie fajnie jakoś, czy tak? No zaraz się przejedziesz. Dobra, no to linę mam, rower biorę i jedziemy. Dobra. To jest fajny pomysł. Podjechać na McDrive'a tym. No co pan sądzi na temat tego motocykla? Do testu wziąłem i tak jestem ciekaw właśnie opinii innych osób. Nie znam się. Ale tak wygląda spoko, czy tak średnio? Jak? Bo jestem w koło. Aha, no dobra. Dzięki, miłego dnia. Rozumiem, że się można nie znać, ale no wygląda to jak pojazd na dwóch kołach. No dobra, akurat to prawda. Liczyłem na troszeczkę więcej tutaj ekspresji. No dawaj, proszę cały czas, do końca tej drogi rowerowej. Kurde! Nie, no przecież ta linka to mi się tak wcięła w tą rękę. Tak stopniowo, wiesz, nie tak do pełnej. Tak się rozkręcaj, rozkręcaj się. Dobra, 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 rozpędzaj. No, dawaj, tak. Dawaj. To jest fałmak? Dobra, hamuj Andrzej! Puść. Puścić? Nie, weź nie, w koło się wkręci! Nie, tym bardziej! Kurwa! Women. Dawaj dzida! On ty rzuca jak tam! Chłop normalnie z plecakiem wraca ze szkoły. Patrz to, widziałeś? To podjechało normalnie. Widziałeś to? Crazy Enduro Electric Scooter City. Ale tutaj tak fajnie można ten tylny hamulec wykorzystać bez tego ABS-u, Jezu. Czyli są jednak zalety. Są mega zalety. Jak do zabawy to 10/10. Chłopie, ty chyba pod nóżkiem przytarłeś. Chyba pod nóżkiem. Tak, żeś go złożył w zakręcie. I co my tu mamy? O, enduro będzie robione. O, stary. Teraz Mateusz próbuje swoich sił.
bo ja nagrywam. Zobaczymy, co ten sprzęcior działa. Nie spodziewałem się, że to będzie tak uniwersalny sprzęt. Zaskakuje mnie coraz bardziej. Jestem, no nie ukrywam, zdradzę wam, kurde, że niebawem przyjdą kolejne dwie zupełnie inne podobno maszyny, więc je też przetestujemy, ale skoro będą inne, no to będzie trzeba coś innego wymyśleć. Zobaczymy, ale dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, bo pewnie na początku byliście tak sceptycznie nastawieni do tego odcinka, ale no jest fajnie, jest fajnie. Niestety to nie jest krosówka, ale miejski p***dalacz. O, ten skill po krosie naprawdę mi się tak przydaje w tym momencie. Tylko no właśnie. Aha. No to kurwa super. Powiem wam, te siatki. Lecimy teraz jeszcze na pump track, widzowie, tam się z tyłu Kuba ciągnie, więc wam mogę opowiedzieć o tym, że na początku, jak w sumie po raz pierwszy na ten motocykl wsiadłem, to troszeczkę się bałem o pozycję i o to, czy będzie mi wygodnie, ale pomimo tego, że on jest dość niski i mały ten motocykl, to ja, mając 1,80 m z kawałkiem wzrostu, no to jadę tutaj, kurde, jak król. Ale jak tak sobie teraz na nim jeżdżę, już te około 70 km na nim zrobiłem, no to tak, podnóżki są bardzo fajnie do przodu troszeczkę wysunięte, przez co ja sobie tak siedząc na środku tej kanapy mam tak kąt prosty w kolanach, mam prostowane plecki, ręce sobie trzymam tutaj wygodnie. No, powiem wam tak, nie jestem zmęczony po tych kilometrach, tylko troszeczkę prędkość mogłaby być wyższa, maksymalna tego motocykla, ale jest to mały motocykl, miejski, więc ja jestem zadowolony. Ale niestety pogoda pokrzyżowała nam trochę plany i musieliśmy sobie odpuścić wizytę na pump tracku, ponieważ zaczął padać deszcz, a jako że przed nami jeszcze jeden motocykl, to pozwólcie, że od razu do niego przejdziemy. Czas zatem, proszę państwa, przejść do tego oto motocykla, czyli Tromoxa Ukko, czyli takiego większego brata, jeżeli chodzi o Mino. Jak widzicie, no już jest to troszeczkę większy motocykl, troszeczkę dłuższy, szerszy i wyższy przede wszystkim, bo tutaj mamy kanapę na wysokości 780 mm, dzięki czemu pozycja na nim jest troszeczkę, no, wygodniejsza, nie da się ukryć. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną tego motocykla, bo na pewno was to będzie interesowało, to dzięki temu, że mamy tutaj silnik centralnie umieszczony, tutaj on się znajduje, napędza tylne koło poprzez ten oto pasek i generuje on 203 Nm, dzięki czemu to rozpędza się do setki, proszę państwa, w 4,2 sekundy. Jeżeli już jesteśmy przy prędkości, mamy również trzy tryby. Eco, tak jak było w Mino, na którym jedziecie to tak do około 25 na godzinę. Później Drive, którego nie było w Mino, to taki chyba właśnie do 50 na godzinę. I trzeci, czyli Sport, gdzie odkręcając manetę, no ten motocykl reaguje zupełnie inaczej na gaz. Jest dużo taki agresywniejszy, dużo taki żwawszy. No i na nim jedziecie tak właśnie około tej stówki, tak jak podaje producent. Ale ten tryb, uwierzcie mi, że kusi, żeby tą manetę do końca odkręcić. No i mandacik można zarobić. A miny przechodniów i kierowców są naprawdę bezcenne. Są mniej więcej takie. Co się stanęło? Ale czas na nim pojeździć, więc bierzemy go stąd i póki jeszcze nie leje, nie leci wiadrami deszcz z nieba, to idziemy się przejechać i wam troszeczkę o nim więcej opowiem w trakcie jazdy. Tutaj też, proszę państwa, jest bardzo dobry hamulec. Zmieścimy się tutaj. O, dobra, zmieściliśmy się. I jeśli mowa o pracy tych właśnie hamulców, to są one naprawdę mega przyjemne, zarówno w przypadku Mino, jak i tego. Bardzo ładnie hamują te zaciski, te klameczki, cały zestaw tutaj i są bardzo takie, kurde, jak to nazwać, bardzo fajna jest modulacja, nie są takie zero-jedynkowe, tylko bardzo ładnie można je sobie wyczuć. Czasami w chińskich sprzętach te hamulce, no, nie dają rady w stosunku do masy jakiegoś tam elektryka czy innego spalinowego nawet sprzętu, to niezależne, czy to jest elektryk czy nie, ale te naprawdę bardzo fajnie działają. No i kurde, powiem wam tak, pada deszcz, bałem się, jak to będzie właśnie z elektrykiem podczas deszczu, ale jak widzicie, wszystko działa, woda się nigdzie nie dostała, także jest okej. Muszę też przyznać z kolei, że bardzo fajny też jest zasięg tej zabaweczki. Akurat ja teraz sporo tutaj przyspieszałem sobie na sporcie, więc troszeczkę on spadł, ale według producenta jesteśmy w stanie tutaj zrobić nawet 160 km,
na takiej zabaweczce. Więc jest to idealny taki w sumie sprzęcik, nie tylko do pracy, nie tylko po jakieś tam bułeczki, czy gdzieś tam, nie wiem, niedzielę do kościółka, ale także na jakieś wycieczki takie poza miasto, bo jest tutaj kanapa dwuosobowa. Nie wiem co prawda jak jest w przypadku dwóch osób, czy wygodnie się jedzie, ale ja jestem bardzo zadowolony, jest mi naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Bardzo zwinny jest też ten motocykl. Bardzo mi się podoba też to, że mnóstwo ludzi się w ogóle na was patrzy, nikt nie wie co to jest. Nie dość, że jakiś typek leci w deszczu na motocyklu, to kurde, jeszcze coś takie cichutkie, dźwięku nie wydaje, nie warczy. Także powiem wam, że po zakupie takiego sprzętu, no to na pewno będziecie zauważalni wszędzie, jeszcze z takim kolorem. Zarówno Ukko, jak i Mino to powodują u ludzi skręt karków. Siema. Jeszcze na rowerze, nie mam pić na demo, jeśli wiem. Jeżeli chodzi o kokpit, no to mamy tutaj tak, oczywiście kierunkowskazy, światła krótkie, długie, tempomat, jakieś awaryjne, zapłon, te tryby, ale mamy przede wszystkim bardzo ładny wyświetlacz, na którym widzimy przede wszystkim prędkość, zasięg, ogólny tutaj zasięg, jaki przejechał ten pojazd, procent baterii, no i są różne jeszcze tutaj tryby, możliwość połączenia się z telefonem poprzez aplikację, no i godzinę i temperaturę, tak, na zewnątrz. I uwaga proszę Państwa, ciekawostka, bo oprócz tego, że można się połączyć z tym motocyklem poprzez właśnie telefon, przez aplikację, to są trzy sposoby go uruchamiania. Po pierwsze przez inteligentny kluczyk, który wystarczy mieć w pobliżu, bo tu nie ma żadnej stacyjki, tak jak widzicie. Po drugie poprzez NFC, tutaj macie napisane, tak, narysowane, taką naklejkę umieszczoną. Wystarczy taką kartę zbliżyć i się uruchamia. I po trzecie to właśnie poprzez aplikację w telefonie. Także takie dodatkowe bajery. Także powiem wam, moi drodzy, że są to sprzęty idealne, uniwersalne i na grzyby, i do lasu, żeby coś tam się powściekać, i do miasta, do korków, do pracy. Także jak ktoś by z was chciał, to ja serdecznie polecam z całego serducha. No i co? No jakbyście chcieli więcej takich odcinków z takimi sprzętami, no to zapraszam. Zostawiajcie subika, łapkę w górę i w komentarzu dajcie znać, co sądzicie o tych maszynach. Siemano.